dożynek każdy dostawał z chlebkiem dożynkowym. A to jest u nas już był roznoszony po starym obecnym. Chyba, że ktoś nie zjadł chlebka dożynkowego. Nie, ale nie to dobrze. U nas już był roznoszony i razem z... Była im karteczka z informacją, jaki jest problem. U nas jeszcze nie było. Systematycznie na pewno jest. No jeszcze piekarnia musi nadążyć piec. W każdym razie chcę powiedzieć, że z informacji od pani dyrektor kultury wiem, że nie ma środków żadnych na dożynki. Czy państwo w urzędzie żeście je przewidzieli, czy jak to wygląda? To znaczy pani dyrektor pisała wnioski, bo stowarzyszenia mogą uzyskać wsparcie 100% na organizację takich przedsięwzięć. Między innymi miała być zorganizowana też w ramach dożynek pokańcówka. Nie mamy na chwilę obecną informacji, czy ten wniosek został pozytywnie rozstrzygnięty, czy nie. Pani dyrektor dopiero co wróciła z urlopu. Natomiast w urzędzie nie ma środków przewidzianych na organizację. To poprzez właśnie stowarzyszenia, no podobnie jak inne gminy robią. A to stowarzyszenie, no mi się wydawało, że już jest zamknięte, to, które było tu przy ośrodku kultury. Czy ono jeszcze funkcjonuje? Chyba. Nie, coś była informacja, że ono jest zamykane. Jedno. Aha, jeszcze jest drugie. To znaczy, że GOK napisał jakiś wniosek, tak, na tą imprezę? Jest napisany wniosek, tak, z jakiegoś programu. Ale gdzie kierowany? No to już o szczegóły trzeba pytać panią dyrektor, to... bo to pisze stowarzyszenie, tak, które działa przy GOK-u. No a takiego czasu już nie ma za dużo, no to... To półtorej tygodnia. Półtorej tygodnia się może rozstrzygnąć. To nie ma szans nawet. A dożynki jeszcze no, też będą, bo zawody strażackie w tym samym czasie będą, to też będzie. Nie wiem, to absurdalne, nie? Raczej zawsze się zaczyna od spotkania z sołtysami, od spotkania było. Z przewodniczącymi kół gospodarstw. No i tak było, nie było, wie, że nie ma środków, nie było na zebraniu. Było spotkanie, było. Ja nie było na tym zebraniu. Dobrze, drodzy Państwo, czy my nasze spotkanie dzisiejsze zakończymy jakimiś wnioskami? No właśnie, coś tak chciałam właśnie poprosili panią Martynę o zapisanie, to czy do każdego punktu się odniesiemy, chociaż jeden wniosek do każdego punktu dzisiaj realizowany. No bo jeżeli chodzi o punkt drugi, no to ja już mam gotowy wniosek tutaj zgodnie z tym, co przedstawiła nam pani wiceburmistrz, że te zadania na chwilę obecną są w około 70% zrealizowane, tak? Te cztery drogi. Tak. To sobie tutaj zapisałam, tak? Ale rozliczone 50. Rozliczone 50, a realizowane, zrealizowane 70. Tak, i zakończone muszą być 28 stycznia 2024. Do punktu pierwszego ocena realizacji funduszów sołeckich. One też są w trakcie realizacji, ale też chyba już można powiedzieć, jeżeli chodzi o sumy, tak, jeżeli chodzi o pieniądze, no to też już w większości pieniążki zostały. Może one w większości nie zostały wydatkowane. Częściowo. One zostały tak jak Państwu mówiłam, będą projekty. I na przykład tak jak tutaj Stary Olesiec, 20 tysięcy, tak? Ja dobrze pamiętam. Tak. No to jest dość duża kwota, ale ona nie jest wydatkowana i ona później rzutuje. Każde sołectwo ma w części zrealizowany fundusz sołecki. Czyli że są po prostu fundusze sołeckie, są nadal w trakcie realizacji, tak? W punkcie trzecim, jeżeli chodzi o drogę 646, jest zrobiony projekt, tak? I prosimy o wpisanie do zadań priorytetowych na 2024 rok. Czy Państwo się ze mną zgadzacie? Bo to wiadomo, no mojej miejscowości dotyczy, więc tutaj... Chciałabym o zgodność, tak? Chyba już po raz któryś jest wpisywany na te. Ale zgodność co do tego mamy, także prosimy. Dobrze. W punkcie czwartym udzielenie informacji dotyczącej odprowadzania ścieków. Są przeprowadzane kontrole. Dotarły również od większości pisma z prośbą o okazanie umów faktur wywozów, tak?
większość właścicieli posesji tak. odpowiedzi na przeprowadzenie kontroli przyszła, przedłożyła tak. dokumenty, okazała się dokumentami. Tak. Czyli na 103 wysłane pisma, od 73 posesji uzyskano odpowiedź, a 30 zostało objęte. Jeszcze mi się to nasunęło, czy w tym momencie, jeżeli tam ktoś się okazuje, to wystarczy, że on ma umowę i na przykład jeden wywóz, czy dwa i na tym koniec to jest pozytywnie załatwione? Czy gminy musi się okazywać tymi fakturami? Dobrze, no ale... Nie, co jest sprawdzone, w koleżance chodzi. Czy częstotliwość wywozów w zależności tak, czy od zużycia wody? Czy bilans jednej wody wchodzi, się, znaczy się, wypasuje się z, ze ściekami? Czyli zużywa, czy tylko wchodzi ta osoba, to nie ukrywa, że każdy ma umowę, nie? Że tam chyba w tym momencie, to tam przedstawienie umowy, to tam już... A kiedy my byśmy mogli zapoznać się z protokołem tych no numerów, które już zostały? To są akurat dane wrażliwe, tak? A właśnie o to chodzi. Nie, no panie. Imię, nazwisko można zakryć, proszę pani, i numer domu, byśmy widzieli, chcemy zobaczyć, jak jest kontrolowane. Umowa jest odhaczona no i tak, ile, tak. ile wywieziono tych ścieków. Takie dane. To nie są dane wrażliwe. No i to są przeważnie na nie? Ale to muszą być na rachunki i na wodę, i na ścieki. No tak, no ale jeżeli uchwała jest podjęta w ogóle do tego ilości wywiezionych ścieków w stosunku do wody, to powinna być tego. Szanowni Państwo, te przepisy dopiero co weszły. Ja nie wiem, inne samorządy jeszcze gdzieś tam pewnie przekładają to do, na następny rok, tak? My jesteśmy w trakcie. Najpierw wzięliśmy te miejscowości, gdzie mamy wybudowaną sieć kanalizacyjną. Tak. No. Bo w Kraszewie to słyszałem, że jest rozdzielony na dwa lata. Na dwa lata, na jeden, na dwa lata. Podłączony pod kanalizację, to on płaci wyższą kwotę. To tam jest wszystko jasne. A w przypadku oczyszczalni przydomowych, no to tylko wywóz. Nie, raz na rok to wszystko. Nie ma przydomową, to nie ma sprawy oczywiście. Tylko właśnie przy tych oczyszczalniach przydomowych są porozprowadzane sączki, tak? Tam jest w sumie ta biodegradacja i część tej wody zostaje oczyszczonej, nie wywożona, tylko to zostaje odprowadzone do gleby. No więc dobrze, no więc okej, okay. To wystarczy, tak, że on raz albo dwa razy w roku musi tam... No to jest część zaprowadzane do gleby. Nie, taki zapis przyjęliśmy. Taki zapis. Ja wiem, że nawet ci, co mają, to muszą, bo potem to tak się mówi, ale to też kosztuje. Tak, to teraz jest zdecydowali na sesji czy na komisji. To, że on jest zapisany, nie rzadziej, ale prawda jest taka, że technologia, jak ktoś ma przydomowe oczyszczalnie i chce o nią dbać, no to prawda jest taka, że musi to zrobić częściej. Tak, muszę mieć świadomość, że ją mówię. Tak, tak, tak. Zależy, w jakiej technologii jest zbudowana. Zależy, jaką świadomość. No bo są starsze, są nowocześniejsze też. A tu jeszcze chyba się wrócić, pani mi chce, bo również może pani powiedzieć, czy na te nasze dwie lampy, które tak rzeczywiście już się świecą, to są tam na wysokości Zenka Myszczyckiego i pani Mirki Dziadkiewicz. Czy starczyły te fundusze? Czy, nie, no troszeczkę dokonaliśmy, to nie jak do samego jest jakieś tam były drobne kwoty. Mm-hmm. No dobrze, dobrze. Czy nie zmieściło się tak do końca w tych pieniądzach? Ale cena jaka była, porównując ceny rynkowe, ona była, ten oferent przedstawił, wykonawca przedstawił dobrą cenę. No 17 tysięcy, ale to tylko jest... Więc dlatego nawet było warto nam dołożyć 1000 czy 2. Bez bo, prezentacji, no to warto, bez dokumentacji, nie? A jeszcze tu mamy podwieszenie, to jest... Nie pamiętam, czy dokładnie tam 1000 czy 2, ale... Dobrze, więc, dobrze, to suma nie była aż tak duża. A podwieszenie tam tych trzech lamp jeszcze miało być, też tu jest zaznaczone, kwota przy wojewódzkiej. Ale to jest też fundusz wojewódzki, tak? No to jest w trakcie, jak dobrze pamiętam, dokumentacja opracowana. To też musi być dokumentacja, bo to słupy są, to po prostu kwestia... Była dowieszenia tych lamp. Ale musi być instalacja elektryczna, nie? Nie, w punkcie piątym do chwili obecnej, tak, w roku 2023 nie zostały udzielone
żadne ulgi i umorzenia, tak? Z tego, co mówiła pani wiceburmistrz. Natomiast zaległości... O podatkach. Na niskim poziomie się, tak? Bo tam wyszło około 16 tysięcy w sumie. Ja 14 zł pomyliłam z 14 tysiącami. Ja źle zapisałam, ale się wyjaśniło, tak? Natomiast jeżeli chodzi o punkt 6, czyli analizę pozyskanych środków zewnętrznych w pierwszym półroczu 2023, to prosilibyśmy o więcej, tak? Znaczy, ja bym miała pytanie, bo teraz już poszła informacja ogólnodostępna, ile przewidziano środków na poszczególne gminy i powiat, nie? Nie mogę... Jeżeli subwencja dodatkowa, która przyszła... Uzupełniająca. 1 800 000 i grosze jakieś tam, nie? No ale już tak, pomijam... Ale to są jakieś dotacje celowe? To są uzupełniające. I państwo, i moje pytanie zmierza ku temu, czy państwo już rozdysponowali te środki, czy są zamiary. Informacja do nas nie dotarła. Ja wiem, ale no jak już państwo macie sygnał, że takowe przyjdą, to chciałabym wiedzieć, gdzie one będą ukierunkowane, na co. No to pan również przedstawi, tak? No ale to nie prowadzicie żadnych rozmów, gdzie najpilniejsza potrzeba, no pan. Najpierw muszą przyjść. Ja rozumiem, że muszą, ale ja już... No słyszymy, że edukacja. No wiemy, bo przecież prądy poszły wszystko, a budżet w szkole był taki, jaki był. No to wiadomo, to przecież logicznego. Niedofinansowane były. Ale przecież no nie pochłonie to w całości tego budżetu, który... tej kwoty, która ma dotrzeć. I stąd moje pytanie. Jeszcze bym chciała zapytać o te zadania kulturalne, jak wyglądają. Drugi raz miał być ogłoszony przetarg, nie, na przebudowę tych trzech obiektów. Cztery przetargi były ogłoszone. No. I na jakim etapie to dzisiaj wszystko stoi? Cisza, czy co, czy jak to wygląda? Próbujemy składać wnioski o nowa. No ale to nie złożyliście państwo jeszcze? No mówię, próbujemy. Czterokrotnie. No wiemy, że na pierwszy... ogłoszona. Pani mówi, że składają wnioski od domu. Przecież Gminny Ośrodek Kultury do Gminnego Ośrodka Kultury no nikt nie przystąpił do przetargu, tak? Cztery razy. No, za taką kwotę państwo nie znajdziecie. Po prostu oczywiście, kosztorysowo. Najwięcej z tego projektu to jest winda, a gdzie cała reszta, nie? No, a tutaj wymiana dachu, solarki, kto to weźmie? Ludzie, przecież to jest... Nie za takie pieniądze, nie? Czyli znaczy, że... Ale jakąś... nie ma oferty, no nawet jeżeli... Jakąś korektę by trzeba zrobić. Ale wykonawca ma prawo złożyć ofertę, jak uważa, że wykonałby pracę. Chodzi o to, że nie ma żadnej oferty, tak? Nie ma żadnego wykonawcy. Tak. Chętnych. Chętnych do wykonawcy. Najprościej nie ma. Czyli na dzień dzisiejszy należy rozumieć, że już nie ma ogłoszona, żaden przetarg nie jest ogłoszony, tylko na nowo o te wnioski, nie, tak? Żeby nie, nie, nie wiem, jakie decyzje pan również podejmie. Na chwilę obecną wiemy, że nie ma oferentów, tak? I to zobaczymy. Ale tam nie o środki, no środki to są. No ale jak nie wykorzystać, no, ale one przepadną, jeżeli nie. No dobrze, ale jeszcze nie przepadły i dlatego ja pytam, co się dzieje w tej sprawie. No na razie nie mamy pieniędzy na realizację tych zadań, tak? No nie mamy. Nawet do tamtych zadań trzeba wiele dołożyć, nie? Bo nie masz jak dołożyć. No. A nie można zrobić dwóch zadań, tylko trzeba zrobić trzy zadania z tego, co wynika. Tak. To jest GOK, Brudzewek i Kaźmier. Kaźmierka tam jest pomagająca. Ja też bym się nad tym głęboko zastanawiał, czy jest taka potrzeba w takiej małej miejscowości. Żeby nawet dołożyć, nie? Tak. Bo nie mówię, że czytam Brudzewek, tylko tam jak to się w miarę się bilansowało. Nie dużo dołożył, ale to jest droga zrobiona na Leśni. Ja chciałam się jeszcze zapytać, czy są jakieś rozmowy prowadzone tutaj właśnie w związku z placem, w związku z naszą uchwałą? Z właścicielem. No na chwilę obecną wszczął postępowanie wojewoda Wielkopolskiej w sprawie tej uchwały. Ale to tylko w sprawie jednego punktu. No, ale ona musi być
zgodna z przepisami i dopiero wtedy można prowadzić działania. A tam kilka uchwał, znowu coś tam było odrzucone, nie? To są te uchwały z zeszłego roku, nie, z marca tego roku, to cały czas to samo się blokuje. Szanowni Państwo, czy w chwili obecnej możemy zakończyć obrady? Tak? Czyli ja mam jedno takie zapytanie. Czy ta tablica, która stoi na środku rynku, tam z placu, która jest pan tu naprawdę, ona w takim jest no, w opłakanym stanie, czy gmina po prostu za reklamy na przykład, które są podmioty wyszczególnione na tej tablicy, to wpływają do gminy jakieś pieniądze? Ale gdyby trzeba ją było usunąć, to kto to może zrobić? Ta firma. Dlatego pytanie, czy ją usuwamy? Jeżeli firma powie, że nie odnawiamy, to będzie to uaktualnić. Ja na przykład te reklamy, które są takie bezpośrednie, w ogóle to na tej drodze, na tej działce, to nie jest, nie należy. No, 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 reklamy w ogóle wszystkie. W tej części wolno osiedlać, no bo jak mogę nie pozwolić? Co? No właśnie, no właśnie. Jeszcze, a ona jest tak w pracy? Reklama to dźwignię handlu. Ale co reklamuje? No chodzi o tą, o ten, tą planszę, która jest wywieszona w parku. No na przykład te tablice, znaczy wszystkie reklamowe, które są na przykład na ulicy Pyrzewskiej. Tam jak się wyjeżdża z Pyrzewa, po prostu do ulicy, po prostu tutaj tej 442 drogi. No to jest tyle tablic nastawiane. Czy tam ktoś bierze z tego pieniądze, czy urząd wojewódzki, czy... Ale to jest nazywane teren, nie trzeba. Tak, to właściciel posesji. No to oczywiście, że właściciel posesji. To jest u Szlugaja i ty się zapytaj Szlugaja, a nie... Właśnie nie wiem, właśnie ja to nie, nie, to jest raczej już nie liczę. Nie wiem. Nie wiem gdzie. Okres urlopowy, nawet też nie mam jeszcze chwilę, czy... Nie, pani idzie. To jeszcze chwileczkę. Jeszcze sekundkę. Chcieliśmy zapytać, jak tam kwestie organizacji drużynek. Bo to za tydzień, prawda? Tak. Drużyny są zaplanowane na za tydzień, czyli 26 sierpnia, w sobotę. Rozpoczynają się o godzinie 15 mszą świętą polową. Po mszy świętej nastąpi część artystyczna, czyli obrzęd dożynkowy i estrada folkloru. Wystąpi 5 zespołów folklorystycznych. Również odbędą się miejsko-gminne zawody strażackie i przewidują również zabawę taneczną o godzinie 20 do godziny 1. Oprócz tego będą stoiska twórców ludowych z hartem, koronką i wyrobami z papieru. Również koła gospodyń wiejskich przygotowały tutaj poczęstunek dla wszystkich gości, mieszkańców. To jest, zaangażowało się koło gospodyń wiejskich z Józefowa, będzie, które przygotowują grobówkę. Koło gospodyń wiejskich z Nowego Olesta, które przygotowuje żurek. Koło gospodyń wiejskich z Kwilenia, które przygotowuje kluski. Koło gospodyń wiejskich i koło gospodyń wiejskich z Brudzewka, które przygotowuje kluski. Wiem jeszcze tutaj z informacji, że również zespół szkół i przedszkole przygotowują pyry z dzikiem i chleb ze smalcem. Będą atrakcje dla dzieci w postaci malowania buziek i animacji plastycznych, które wykona Fundacja Humana. Będą dmuchane atrakcje,
dla dzieci, stoisko z zabawkami oraz również będzie podmiot gastronomiczny, który będzie oferował fast foody i piwo. I jakieś budżet pani, znaczy jeżeli... wydatki w związku z tym są związane? No jak pani finansowo? O to chodzi. To znaczy tak, no w tym momencie będziemy bazować na pieniądzach z chlebków. Właśnie to chciałam powiedzieć. Jakiej kwoty się pani spodziewa z tych chlebków? Jakiej kwoty się pani spodziewa? Mogę porównać do ubiegłego roku, to była kwota około 9 000. Ale gotowa kwota do wydatkowania, czy z tej kwoty trzeba zapłacić za chleb? Budżet na dożynki oszacowałam na około 16 000, także braknie tych pieniędzy z tych chlebków, dlatego że z chlebków mamy 9 000, ale za chlebki też trzeba zapłacić. No, no właśnie. No też potrzebujemy gotówkę do dyspozycji. Do dyspozycji, no to oszacuję, że zysku może będzie około 4 000, bo pan chce z piekarni tutaj za bochenek chleba, zdaje się, no już nieco złotych, czy 5 złotych z hakiem, czy teraz jak na wyliknięły. W każdym razie no ponad 5 tysięcy, 5200 gdzieś tam było, że za te chlebki musimy zapłacić, no to zamówienie jest na 1055 sztuk. Bo tak jak sołtysi sobie życzyli, ile każdy tych sztuk potrzebuje, to takie składamy zamówienie do piekarni. Czyli zostaje pani 4 000. Tak szacuję. To brakuje 12. Cicho, chwila, ale pisała pani projekt i ma pani pozyskać jakieś pieniądze, tak? Pisałam projekt na tańcówkę wiejską, ale no, nie dostaliśmy tutaj dofinansowania na tą tańcówkę. Rzeczywiście tam była możliwość pozyskania na scenę i nagłośnienie. Tak, około 9 000 tam było. A potańcówka będzie w jakim zakresie? Czy będzie jakiś zespół, czy będzie... Będzie DJ. Gwiazda Wieczorki. DJ. Nie będzie. No ale to zabawa Sparta to znowu obowiązuje do no, takiej ochrony, nie? Tak, ochronę mamy zamówioną. To będzie 5 panów. Także no to mówię, no te koszty to są scena, na górę, scena z DJ-em, który przywozi własne nagłośnienie. Ochrona, placek zamówienia też, bo placek zawsze zamawiamy w piekarni w Dąbnicy i Kojkowie. No to tak tam robi 16 000. Ogólny budżet, to nam co ma być. A jak pani, znaczy jak pokryć tą różnicę w tym momencie? Czy na co ci, którzy się wystawiają, oni będą coś płacić za możliwość, tak? To znaczy ten podmiot gastronomiczny po ostatnim oświadczeniu nie chciał się zaoferować, w jakiej wysokości płaci opłatę handlową, ponieważ no, dostaliśmy bardzo dużo jedzenia gratisowego, on nie sprzedaje. Znaczy tak, estrada folkloru występuje za darmo, tak? Jeżeli chodzi o estradę folkloru, to transport zespołów pokrywa Centrum Kultury i Sztuki, jak również tego konferansjera, natomiast my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tych ludzi nakarmić, czyli dać im ciepły posiłek i napój oraz tam dyplom, jakiś upominek po każdym występie dla każdego zespołu. Zespołów będzie 5. W tym między innymi no, zespół Kalina, Korzenie Wianki, prawdopodobnie Tursko. A proszę powiedzieć te 16 tysięcy, to jakie to są kategorie wydatków? Myślałam, że to pani jeszcze jakieś pytania. Scena i nagłośnienie. Scena z DJ-em, który przywozi własne nagłośnienie, to już jest 5 tysięcy. Ochrona to jest 1500 zł około. Później placek to jest 1080 zł, 700 kawałków placka. Następnie to są koszty zwiększenia prądu, bo zawsze zwracamy się o to, żeby był zwiększony prąd, no to tam są też koszty około 1000 zł. Elektryk bierze 1500 zł, to i 300 zł. No i te chlebki, za które trzeba zapłacić 5000. No to jest... Ja powiem pani, że to są bardzo ubożuchne te dożynki, jak w żadnej gminie.
Tak, tak po prostu mogę stwierdzić. Ale to w budżecie już potem nie było żadnej. Nie ma żadnego budżetu na dożynki. Właśnie, a, to mi no właśnie, ale to nie ma żadnego budżetu na dożynki, a proszą panią o zorganizowanie dożynek. No to, to jest w ogóle no jakaś paranoja. To nie, to ja sama wiem, że by mieliśmy inne dożynki w latach ubiegłych. A jakie były budżet w poprzednich latach na przykład? No na przykład 20 tysięcy. No, no to by starczyło no, na takie minimum po prostu, nie? Plus jeszcze te 9 tysięcy z tych chlebów. Cztery. Ale to się już robi jakaś kwota, a tutaj po prostu jest 0 złotych, tak? Tak naprawdę. No 0 złotych, nie? Jeszcze wszystkie atrakcje są takie, które tak naprawdę przygotowywane są z, nie z budżetu GOK-u, tylko na przykład KGW zrobi to, KGW zrobi tam. A Buchańce? Produkty, no Buchańce odpłatnie. Odpłatnie? Odpłatnie, ale na co na rzekach były odpłatne Buchańce? To tylko na tych trasach zapisowe. No niech to się tak nazywa. No ale to mówię, to jest wszystko odpłatne. Duże zaangażowanie jest, tu to trzeba naprawdę pochwalić, pan jest ze wszystkich kół gospodyń. Nie tak. Ze wszystkich, bo akurat na tych 4 czy 5 jest. Ale jeżeli chodzi o inne uroczystości, biorą udział, także to nie można powiedzieć, że w ogóle się nie angażują. No dobrze, ale teraz to jest dziwne, bo pani zamówiła różne usługi na przykład, tak? I pani się tak jakby zamawiając deklaruje, że pani zapłaci, no i z czego pani zapłaci? Nie wiem. Dożynki, no, no pani sekretarz nas tu poinformowała, że jest projekt. No ale projekt nie przeszedł. No, no ale to no, też chyba już pani poinformowała, że no, no to co to zawracać gitarę? Nie, to jest jakaś paranoja kompletna. I ja powiem pani jeszcze tak, zawody strażackie, no to już wszystkie jednostki i to taką rzeszę, armię takich ludzi, to też trzeba wykarmić. Teraz tę estradę folkloru, bo to nie jest no, też mało, to też no, no jest... Estradę folkloru to zwykle 120 osób. No to, no, no, to jest bardzo. Mnóstwo ludzi, no. To co akurat jedzą, to ze koło gospodyni przygotuje. No, nie. Na dożynki zwykle, no to tamte 700-800 porcji wystarczało. To już mamy przerobione. Na wszystkich, na mieszkaniach. No ale to wygląda na to, że zgodnie z tym, co powiedział pan tutaj Geniu Michalak, na spotkaniach wiejskich będziemy musieli jeszcze prosić mieszkańców, żeby gdzieś jakieś pieniążki z Funduszu Sołeckiego odłożyć na dożynki. Ale to na przyszły rok. Nie. Na przyszły rok. Kochani, ludzie to oczekiwaliby takiego ważnego wydarzenia z klasą jakiegoś, tym bardziej, że chodzą, sprzedawają te chleby, każdy się z tym liczy, a tutaj od dawien dawna to ja nie pamiętam, żeby był jakiś ładny chorobów, żeby to upiększyć. No nie, po prostu ręce opadają, no. Tak, ja wiem. No tak. Ale no to widzicie państwo, no pani sekretarz właśnie sobie wyszła, tak? Jak są takie rzeczy do omówienia, no. Bo pani sekretarz dobrze wie, jak sytuacja wygląda. Przecież ja też sobie zdaję sprawę z tego, że przeglądając budżet ośrodka kultury nie widziałam tam żadnych kwot na wydarzenia. Pewnie, że pani dyrektor powinna pozyskiwać z tych różnych projektów, bo te pieniążki to były śliskie, to już tam opisywał Facebook, Brudzewek też składał. To przeszło parę tych projektów na całą Polskę, także to nie było aż takie pewne, że to się na to dostanie. No ale projekty mają pani Małgosiu to do siebie, że albo się je pozyska, albo się nie uda ich pozyskać. No jedynie to są działania dodatkowe. Dodatkowe, żeby uatrakcyjnić coś, co jest zaplanowane, a nie, że liczyć na projekty. No bardzo smutne to, że w całym budżecie nawet złotówki nie przewidziano na takie wydarzenie. Na jedno wydarzenie kulturalne. Na jedno. Taki budżet uchwaliliśmy. Czy pani Borys? Ja myślałam, że po prostu ta dotacja jest niewystarczająca. Ja już mówiłam 2 lata temu. No dobrze, my żeśmy też zrobili co możemy. No przede wszystkim to, żeśmy dołożyli na ten opał, bo jak to funkcjonował budynek w trakcie roku budżetowego, nie? Bo nie było też za co kupić. Czy w swojej działalności masz pani jakieś zaległości i zobowiązania? Tak.
to jest faktura za prąd, nie wiem. Kwota? Ponad